Superwizja w ustawieniach systemowych. Pojęcie superwizji wywodzi się z psychoterapii i ma na celu edukację, kontrolę jakości i wsparcie psychoterapeuty w tym procesie zwanym psychoterapią, czyli wspiera rozwój psychoterapeuty i ma na nadrzędny cel dobro pacjenta lub w pewnych nurtach klienta. To jest wymiennie używane. Podobnie jest w ustawieniach systemowych, czyli osoby, które pomagają swoim klientom, prowadzą ustawienia, mają szansę na rozwój poprzez wiedzę pod okiem bardziej doświadczonego ustawiacza, otrzymać feedback, zgłębiać tematy tego problemu, który wnosi klient, który został uruchomiony w nim samym, czyli terapeuta też niekiedy porusza coś, co było tematem ustawienia i może wymagać wglądu. Jedną z form prowadzenia superwizji podczas ustawień jest zrobienie właśnie tego, wykonanie, poprowadzenie przez superwizora ustawienia ustawiaczowi, który się uczy, który się chce rozwijać, problemu, który pokazał mu klient, czyli w przypadku sytuacji problemowej, to ustawienie, ustawiacz mówi, było dla mnie trudne, rozwaliło mnie, albo udało mi się je poprowadzić do końca, ale czuję, że coś się we mnie uruchomiło. To możemy na to popatrzeć w ustawieniu w ramach superwizji. Możemy omówić tutaj w odróżnieniu od klasycznych ustawień niekiedy potrzebne jest po prostu ponazywanie różnych rzeczy, żeby rozwijający się ustawiacz zwiększył samoświadomość. Bo to, co zobaczymy w ustawieniu, to jest jedno. To wpływa somatycznie na to, jak się czujemy, jak możemy zająć swoje miejsce, pomimo dynamiki, którą klient wniósł. Niemniej intelektualne zrozumienie, ponazywanie u terapeuty, co to było? Czemu tak strasznie to przeżyłem? Albo tak bardzo mnie to zabolało, poruszyło? Jest bardzo ważne. I jest profilaktycznym zachowaniem przed kolejnymi ustawieniami, które na pewno klienci tego ustawiacza będą przynosić, żeby wreszcie popatrzył wprawdzie na siebie. Że są jeszcze niezagojone rany, bo oczywiście ustawiacz jest człowiekiem. Ale odpowiedzialność zawodu ustawiacza, pracy ustawieniowej, wymaga właśnie stałego zaglądania, gdzie jeszcze mi się tli rana, gdzie jeszcze ropieje, gdzie jeszcze boli. I to właśnie oglądamy na superwizjach, ale omawiamy też z tego intelektualnego poziomu. Na kursie zaawansowanym ustawień systemowych przedstawiam sporo teorii psychologicznych, psychoanalitycznych, które potem w dalszych superwizjach przypominane pozwalają odzyskać spokój umysłu, rozum, że aha, to mi odpaliło. Także lepiej rozumiem, kim jestem i dlaczego tak reaguję. Ustawienia systemowe wydarzają się online i na żywo, indywidualnie i w grupach. I to samo można powiedzieć o superwizjach. Osobiście prowadzę superwizje na żywo, grupowe oraz grupowe i indywidualne online. Właściwie nie widzę powodu, żeby nie prowadzić też indywidualnych na żywo, ale na ogół wystarcza rozmowa telefoniczna lub spotkanie na Zoom lub innej platformie do komunikacji. Forma ma znaczenie, zupełnie innym jest doświadczenie tej indywidualnej uwagi, gdy pojawia się problem terapeutyczny, gdy chcemy się rozwijać, będąc widzianymi, pomieszczanymi przez umysł, który nas ogarnia, a inaczej, gdy spotykamy się w grupie i różne umysły patrzą na to samo zagadnienie i wnoszą swoje refleksje, bo oczywiście superwizje to również przestrzeń na refleksję. Wcale nie jest to autorytarny proces ocen, dobrze, źle, siadaj, pała, tylko wręcz przeciwnie. Przyglądamy się temu tak zjawisku, żeby lepiej rozumieć klienta, jak przede wszystkim, gdy już dochodzi do ustawienia problemu ustawiacza,
temu, co dla niego jeszcze jest trudne, gdzie jeszcze ten ustawiacz nie może. Innym aspektem superwizji jest techniczne omówienie ustawienia, zwłaszcza na superwizjach grupowych na żywo, na superwizji numer 1 i superwizji numer 2 dajemy temu dużo przestrzeni, ponieważ techniki są różne. Ostatecznie każdy buduje jakiś własny warsztat pracy i pewnie przez całe życie modyfikuje. Warto to omawiać, podglądać u kolegów, bo dużo rzeczy po prostu już wymyślono i nie trzeba koła od zera wymyślać. Bardzo ładnie udaje się to właśnie na spotkaniach na żywo. Czym jeszcze charakteryzują się superwizje? Bezpieczną przestrzenią. Czyli gdy ustawiacz przychodzi na superwizję tylko do mnie, że się widzimy we dwoje, to cały temat pozostaje między nami, chyba że chce wnieść problem, trudność, zagadnienie na forum grupy. Gdy robimy superwizje grupowe, to oczywiście wtedy umysł grupy trzyma tę subtelną tajemnicę, bo naszym zadaniem jest przede wszystkim chronić klienta i pomóc mu się rozwijać. Wtórnie ustawiacza. Po to jest feedback, po to są rozmowy na superwizjach o technicznych, merytorycznych i emocjonalnych obszarach danej pracy ustawieniowej, by po refleksjach móc coś zmienić, już widzieć sprawy troszkę inaczej, troszkę bezpieczniej. Także bezpieczna przestrzeń superwizyjna buduje, wspiera poczucie bezpieczeństwa ustawiacza i on wówczas może więcej, tak więcej dać klientowi, jak w swojej pracy otwierać się na więcej. Z czasem również coraz więcej ustawień jest w stanie wytrzymać, bo to przecież potężna praca duchowa, energetyczna, emocjonalna, psychiczna, oprócz tej fizycznej obecności. Ważnym, wzbogacającym doświadczeniem jest korzystanie z umysłu kogoś o innych doświadczeniach, a zwłaszcza bardziej doświadczonego ustawiacza, terapeuty. I to się wydarza, gdy spotykamy się na superwizji, że ja z moim doświadczeniem, kursantom, którzy się dopiero uczą, udzielam mojego umysłu, mojego zaufania, by sami mogli znaleźć swoje rozwiązania. Tak jak ustawienia możemy wyobrazić sobie technicznie na różne sposoby, tak podczas superwizji też przestrzeń jest kreatywna. Pracujemy w różnych technikach. Tym się różnią superwizje od ustawień, że jest przestrzeń na rozmowę, na nazywanie problemu, na omawianie możliwych opcji oraz zwrócenie uwagi na to, jak z tym, co się wydarzyło, ma się ustawiacz. Mam nadzieję, że udało mi się wymienić te najważniejsze cechy superwizji, po co one są, jakiego rozwoju i odpowiedzialności wymaga się od ustawiacza. Nie jest to regulowane prawem w Polsce, wynika raczej z takiej wewnętrznej odpowiedzialnej postawy ustawiacza. W superwizjach istotne jest również to, może nawet jest to podstawą, że w ogóle wymyślono superwizję, żeby jakość ustawień i ustawiacza rosła. Ta coraz większa jakość, tak terapeutów ustawień jak metody, są możliwe przez to, że się omawia problemy. To wymaga dojrzałej postawy, no i oczywiście tej pokory, by powiedzieć, mam problem, potrzebuję pomocy, potrzebuję wsparcia. Bardzo się to opłaca, bo oprócz wzrostu jakości usługi i dobrej prasy o metodzie, zwiększa się również świadomość samego ustawiacza. To jest wartość nieoceniona w życiu, być świadomym siebie. Obserwacja własnych reakcji, tego jak reaguję na krytykę, bo być może jako krytyka coś będzie odebrane, tego jak sobie radzę z tym, że w ogóle mam problemy, tego, że ktoś mnie z tym przyjmuje. Uczę się siebie w taki bardziej wyrozumiały sposób.
No i mogę dać to moim klientom, no bo skoro mam tę wyrozumiałość dla siebie, że mogę prosić o pomoc, że mogę powiedzieć, że coś mi nie wyszło, to budzi się we mnie jako w ustawiaczu ta otwartość na to, że i do mnie można przyjść z tym, że się ma problem, tak? Wielka wartość. Ta wyrozumiałość dla siebie, która nie umniejsza pewności siebie. Samoświadomość oznacza, że jestem człowiekiem i superwizje są właśnie od tego, by oglądać to, że człowiekiem jestem i nic, co ludzkie, nie jest mi obce. Przede wszystkim jesteśmy w służbie klientowi. Troszkę to wygląda jak RUT. Skoro ty, ustawiaczu, pochylasz się nad swoim klientem, a ja nad tobą i nad twoim klientem, to troszkę jak babka nad matką, a matka nad dzieckiem, tak? Bo ten klient niczym dziecko potrzebuje zaopiekowania, a ja się opiekuję wami obojgiem i szczególnie tobą. Sprawiam, że ty się masz dobrze, żeby dziecku, czyli klientowi twojemu, było dobrze. Myślę, że ta metafora dobrze oddaje sens superwizji. To tak jak w rodzie. W systemie ustawiaczy też robi się przepływ miłości i jest wsparcie od przodków, tych, co za nami. Tak? No ja byłam pierwsza przed tobą, ty mój kursancie, niczym moje dziecko, a twoi klienci, niczym twoje dzieci. Tak? I tu idzie wsparcie, a tam za nami twórca metody Hellinger, ale również psychoanalitycy, szamani i różni mędrcy, z których wiedzy i doświadczenia czerpał Bert Hellinger. Zapraszam serdecznie do rozwoju z ustawieniami systemowymi i podczas superwizji. Szczegóły w opisie.